Dwa lata temu protestowały organizacje kobiece wspierane przez ówczesną opozycję, czyli obecną władzę, która teraz zamierza zmienić przepisy w sprawie tak zwanego rejestru ciąż. Będzie prowadzone, ale informacje o ciąży będą gromadzone i to jest najważniejsze, wyłącznie na wniosek kobiety. Adrianna Otręba. Choć zmieniła się władza, obawy pozostały. Do Federy często dzwonią kobiety, które wiedzą, że będą decydowały się na przerwanie ciąży w pierwszym trymestrze samodzielnie w domu albo gdzieś za granicą i pytają nas, no co z tym rejestrem, czy mogę iść do lekarza, czy nie, a co jeżeli się dowie? Określenie rejestr ciąż pojawiło się za czasów rządów PiSu. Wtedy rozporządzenie ówczesnego ministra zdrowia nakazało obowiązkowo rejestrować w systemie informacji medycznej dane o ciąży. W rozmowie z Faktami rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiada zmiany. Ministra Leszczyna podjęła decyzję o tym, żeby znowelizować to rozporządzenie i wprowadzić możliwość przechowywania danych czy informacji w systemie informacji medycznej dotyczących ciąży kobiety tylko w przypadku, jeśli kobieta wyrazi taką wolę. Dzisiejsza decyzja ministra Leszczyny to wyraźna zmiana stanowiska. Jeszcze dwa dni temu nie było mowy o nowelizacji i ministerstwo przekonywało, że przechowywanie informacji o ciąży w systemie informacji medycznej służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa. Tłumaczono, że ciężarne kobiety nie powinny być poddawane niektórym procedurom medycznym, a informacje o ciąży mogą się przydać, gdy kobieta jest nieprzytomna i potrzebna jest pomoc. Podobne tłumaczenie pojawiło się, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy też zapewniano, że w życie nie wchodzi żaden rejestr ciąż, że chodzi o wymogi na szczeblu Komisji Europejskiej i o dobro pacjentów. Oni wiedzieli, że takie prace są w Komisji Europejskiej prowadzone, natomiast nie jest to jeszcze wymóg Komisji Europejskiej. Tak zwany rejestr ciąż wszedł w życie kilka lat po tym, jest niezgodny, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zaostrzył prawo aborcyjne. To podważyło zaufanie do intencji i pomysłów rządzących. Rejestry medyczne, narzędzia do zbierania danych o pacjentach, które mają wpłynąć na poprawę zdrowia populacyjnego, są czymś absolutnie dobrym i tego się nie bójmy. Wówczas baliśmy się tego, że one mogą być źle wykorzystane. I te obawy miała również ówczesna opozycja. Zwyczajne mechanizmy, które w normalnym państwie byłyby być może pomocne dla kobiet w ciąży, po to, żeby stworzyć im dobre warunki, tak, medyczne, opieki lekarskiej, no w państwie PiS nie działa. Choć już nie rządzi PiS, to nowej władzy jeszcze nie udało się ani zliberalizować prawa aborcyjnego, ani przepisów dotyczących karania za pomocnictwo. Rządzący próbują ratować sytuację, zmieniając wytyczne dla prokuratorów czy dla podmiotów leczniczych. Te pojawią się we wrześniu. Ale najważniejsza kwestia jest niezmienna. Żadna kobieta w Polsce według obecnego prawa nie może być ukarana za własną aborcję. Także kobiety i tak nikt nie był w stanie ukarać ani wtedy, ani teraz. Projekt zmian dotyczący tak zwanego rejestru ciąż może pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Do danych w systemie informacji medycznej, jak zapewnia ministerstwo, nie mają i nie będą mieli urzędnicy. Adrianna Otręba. Fakty.